To było nie fair. Tak zostawić nas tylko przy którym dniu? Nie wiem, nawet przy piątym dniu tak zostawić nas i powiedzieć, że wreszcie to było bardzo nie fair. Ale co było nie fair? No to było nie fair, no tak zostawić świat stworzony bez tych, no, bez człowieków. No. Tak bez człowieka? No, ale tak właśnie było. Tego piątego dnia jeszcze nic nie było. No ale nie, no to nie fair. No czekałem. Ja nie wiem w końcu co będzie, kiedy będzie to stworzenie tego człowieka. No kiedy będzie? No dobrze, już dobrze. Właśnie dziś. Znaczy właśnie, nie dziś będzie stworzenie człowieka, tylko dzisiaj już dobrze, już. Posłuchamy, co też się stało, no bo rzeczywiście, no skoro jesteśmy, słuchajcie, musieliśmy mieć jakiś swój po. No jak to co po? No początek. A, w ogóle, czy w ogóle mieliśmy jakiś początek? A Bóg? No takie pytania często są. Czy Bóg ma swój początek? Bóg jest. Zawsze. No skoro Bóg stworzył czas, no to nie mógł mieć początku. Bóg jest wszystkim. Bóg może wskoczyć w każdą minutę i sekundę czasu, wyobrażacie sobie? Może wskoczyć w rok 1410, a może też wskoczyć w rok 2025. Nie wiem, czy już wskoczył, czy jeszcze nie. Na pewno dzisiaj Bóg może nie wskakuje, ale przychodzi do nas z historią o tym, jak rzeczywiście stworzył. No już podpowiedział mi tutaj jakiś podpowiadacz. Jak szóstego dnia Bóg stworzył człowieka. No skończyliśmy na tym, że Bóg powiedział: a wreszcie! No wreszcie mówi się na coś takiego bardzo oczekiwanego, takiego w ogóle bardzo, takiego coś, co jest podsumowaniem, kulminacją, najważniejszym punktem filmu i książki. Na to się po prostu czeka. I wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Zdradzę wam, że jest to jeden z opisów, ta księga, o której mówimy cały czas, księga, która się nazywa Pismo Święte, jest tak bogata, że nie ma tylko jednego opisu stworzenia człowieka, ale kilka. Jeden jest trochę starszy, drugi trochę młodszy, trzeci jeszcze młodszy. A dlaczego? A dlaczego? Tak się pytacie. No jak to się nie pytacie? No, jak to się nie pytacie? No, no chyba pytacie się, tak? No, to mnie ulżyło, no bo jakby się nikt nie pytał, to ja nic nie wyjaśnię. To ja wyłączam teraz, o, klikam off i wyłączam ten mikrofon, w ogóle nic nie będę mówił. No przecież nie, no nie ma pytań, no to co ja będę wyjaśniał, jak nikt nie zadaje pytań, no. Ale na szczęście się zapytaliście. Słuchajcie, jeśli coś jest opisane kilka razy w Piśmie Świętym, czyli w Słowie Boga, które wypowiadał do ludzi i dalej, kiedy je czytamy, wypowiada do nas. Jeśli coś jest kilka razy opisane, to znaczy, że jest bardzo ważne i Bóg bardzo chce, żebyśmy to zobaczyli, zrozumieli i przyjęli, jakoś wykorzystali w życiu. No chyba dobrze jest wiedzieć, co to znaczy być człowiekiem, skoro się jest człowiekiem. Wiecie, kim jesteśmy? Ha? Jeśli wiecie, to posłuchajcie. Najpierw Bóg powiedział, że na Jego obraz jesteśmy stworzeni. Jejku, tak się zastanawiam, to Bóg ma jakieś lustro? Czy zrobił sobie zdjęcie? Czy zapytał się jakichś aniołów? Słuchajcie, powiedzcie mi, jaki jestem? Powiedzcie mi, no, jaki jestem? Jakie mam cechy? A jakbyście tak z najważniejszych cech moich, takich zalet, no tego, jaki jestem, chcieli stworzyć taką istotę, żeby mogła mi powiedzieć: Boże, dzięki Ci, że jestem stworzony na Twoje podobieństwo. Jakie byście wzięli cechy? No właśnie. Bóg nie musiał się pytać ani aniołów, ani serafinów, to też takie istoty, które kiedyś powiem, jak wyglądały, na ile wiemy. Cherubini też, no to tak tacy
też takie istoty, które żyją razem z Bogiem. Bóg nie musiał się pytać właśnie tych wszystkich aniołów, archaniołów, cherubinów, serafinów i jeszcze jakichś pewnie innych istot, bo Bóg nie jest taki mało pomysłowy. Bóg jest bardzo pomysłowy i bogaty, więc stworzył mnóstwo różnych istnień, żyjących istot, które dopiero poznamy, jakie pewnie są piękne i wspaniałe. Ale Bóg powiedział o nas, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Słuchajcie, patrzę na wszystkie literki w Piśmie Świętym i powiem wam nawet, że czytałem już bardzo dużo tych literek. No dobra, powiem, że przeczytałem niektóre księgi kilkanaście albo no, kilkadziesiąt nawet razy i nigdzie, ale to nigdzie nie jest napisane, żeby aniołowie byli stworzeni na obraz Boży. Jeju, jaki to zaszczyt! Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale jak ja się cieszę, że jestem człowiekiem. No tak, no bo to właśnie o mnie. Słuchajcie, Bóg powiedział, że jestem stworzony na Jego obraz i podobieństwo. W czym jesteśmy podobni, skoro Bóg nie wziął lustra, nie pytał się aniołów i nie zaglądał do książki, tylko stworzył nas z tego, jaki jest. Właśnie takich nas stworzył. Ale to jest przecież proste. I równocześnie bardzo trudne. Ale z jednej strony jest proste. Ja przecież wiemy, jaki jest Bóg. To jest bardzo proste. Dobry. Miłość. No kocha. Przebacza. Stwórca. Piękny. Skoro stworzył rzeczy piękne, musi być piękny. Cierpliwy. No wiecie, no 6 dni. Pracować bez wytchnienia i się w ogóle nie męczyć i siedzieć i po kolei wszystko, cały świat tworzyć, no na pewno jest cierpliwy. O, no, to jest proste. To są cechy Boga. Niektóre inne poznamy potem, jak poznamy Jego Syna, Jezusa. Ale to jest proste. Ale z drugiej strony, bardzo trudne. Bóg jest tajemnicą. Nie da się Go złapać, zrobić Mu zdjęcie. Halo, Panie Boże, z profilu poproszę jedno zdjęcie. Nie da rady. Panie Boże, w 5 słowach opowiedz, jaki jesteś. Raczej nie da rady. Bóg jest tajemnicą, ale taką tajemnicą radosną. Jak czasami, słuchajcie, mamy się spotkać z czymś bardzo radosnym, z czymś nowym, niesamowitym, to aż dostajemy gęsiej skórki. No to ja myślę, że na myśl o tym, jak piękny jest Bóg i jak tajemniczy, no to ja myślę, że powinniśmy w ogóle stać się gęsią skórką. Taki jest Bóg. Ciekawy, tajemniczy i bogaty, że nie jesteśmy w stanie o Nim powiedzieć wszystkiego, ale to bardzo dobrze, bo ja nie wiem jak wy, ale ja lubię odkrywać coś. Lubię być odkrywcą. Lubię pójść tam, gdzie jeszcze nikt nie był. Lubię powiedzieć, że ja to odkryłem. No to Bóg daje nam taką szansę. Bóg jest cały czas kimś, kogo możemy i powinniśmy odkrywać. I my to mamy! Skoro Bóg nas stworzył na swój obraz, to my też jesteśmy dobrzy, piękni. No chociaż jak dzisiaj rano patrzyłem w lustro, to różnie z tym bywa. No ale jesteśmy na pewno odkrywczy, jesteśmy twórczy, potrafimy coś wymyślać. I z drugiej strony jesteśmy też tajemniczy. My też nie do końca wiemy, co tam w nas siedzi, jakie zdolności, co tam w nas się rozwinie, kim będziemy, co będziemy robić. I to tak samo w przypadku doroślaków. Dzisiaj niektórzy myślą sobie, o ja mam już tyle lat, 50 albo 60, wszystko już poza mną. Nie do końca. Pan Bóg powiedział o każdym człowieku, w każdym wieku, że jest jego obrazem, że jest kimś pięknym, że jest stworzony na jego obraz i podobieństwo i że do końca życia może coś w sobie pięknego odkryć i powinien,
każdy coś w sobie odkrywać, no bo mamy te głębie Boga, mamy to coś takiego, że mamy to bogactwo w sobie i powinniśmy to odkrywać, a nie tylko stwierdzić. No dobra, ja już wszystko o sobie wiem, umiem to, nie umiem tego i nie będę tego umieć. Nie. Nie jest napisane, że Bóg stworzył człowieka tylko jeden raz pięknym, a potem to już stworzył ludzi tak z przyzwyczajenia. Każdy z nas w każdym wieku jest piękny i powinien odkrywać, na czym polega to, że dzisiaj w moim wieku jestem i mam być podobny do Boga. W moim zachowaniu, w moich przyjaźniach, w moim robieniu śniadania komuś bliskiemu, w moim pomaganiu mamie, tacie, synkowi, córce. No, mam w tym być podobny. Taki zostałem stworzony. Po czym Bóg tym ludziom w tym pierwszym opowiadaniu pobłogosławił, mówiąc do nich, żeby opiekowali się tym wszystkim, co wcześniej Bóg stworzył. Czyli słuchajcie, Bóg nie zostawił tego wszystkiego na ziemi tak, a niech se rośnie, a ty człowieku, o tutaj sobie masz rosnąć i no jakoś tam się dogadajcie z roślinkami, ze zwierzątkami, no tam za dużo nie depczcie, nie? No, człowiek ma się opiekować przyrodą, troszczyć się o nią, ma dbać. Nie jak ktoś, kto depcze, kto rządzi tak, że niszczy, ale ktoś, kto się troszczy. Nie jak władca, jakiś król z bajki, z baśni, który wciąż tylko rozkazywał i wciąż nakładał jakieś podatki. Będziecie dla mnie pracować, a ja będę waszym panem. Nie. Mamy być opiekunami. Mamy kimś, kto się troszczy, kto dba. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla was będą pokarmem. No ale fajnie, słuchajcie. Ci pierwsi ludzie, których imion jeszcze nie poznaliśmy, ale nie. Nie musicie się martwić. Bóg jest właśnie tym, słuchajcie, który wszystkich nazywa po imieniu. Nie, to nie będzie tak, że Bóg tam stworzy jakichś ludzi i powie: ludzie, jesteście ludźmi. Nie, zaraz usłyszymy, że Bóg dał im imiona. Każdy jest kimś konkretnym. I ty, i ja. I nie ma kogoś, kto nie ma imienia. Nie ma kogoś, kogo Bóg nie widzi. Nie ma nikogo, o kogo Bóg by się nie troszczył, nie myślał, nie dbał. O każdego osobiście zawsze się troszczy. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek. Dzień szósty. Udało się. Zwycięstwo. Ręce do góry. Ja. Towarzyszyliśmy Bogu, słuchajcie, przy stworzeniu świata. Nie było łatwo. Nie. Czujecie to, nie? Czujecie? Nie było łatwo. Przy którym dniu było trudno? No, tak. Też uważam, że no przy tym dniu naprawdę było ciężko. Słuchajcie, i to był szósty dzień. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, i teraz mamy to jedno słówko, które wcale nie oznacza, że się zmęczył, wcale nie oznacza, że się rozładował, wcale nie oznacza, że nie ma energii, że teraz po prostu będzie się ładował i że w ogóle jest smutny, zmęczony.
ale czytamy, że 6 dnia Bóg odpoczął. Co to znaczy? No jak to no, odpoczął, to znaczy odpoczął. To znaczy, ucieszył się tym, co stworzył, podziwiał. O każdej z tych rzeczy powiedział, że jest dobra. Ja myślę, że o niektórych kilka dni później powiedział, że jest nawet bardzo dobra. A jak ludzie się pojawili, to ludzie dalej mówili, że ta rzecz jest świetna, Panie Boże. Ludzie się potem zaczną tym wszystkim bardzo cieszyć. Bóg odpoczął, to znaczy, że dał też znak ludziom, że po 6 dniach pracy 7 mają na... Tak jest! Odpocząć! Człowiek nie może pracować cały czas, nie może i nie powinien. A kiedy się spotka z bliskimi, a kiedy z nimi porozmawia, a kiedy pogra w grę, a kiedy pójdzie na spacer, kiedy przyjedzie się rowerem, to wszystko ma być 7 dnia, bo Bóg tego dnia odpoczął. Ale najważniejsza rzecz jest ta, że Bóg odpoczął, jeśli w Niego wierzymy i Go kochamy, to powinniśmy odpoczywać razem z Nim, czyli podziękować Mu za to wszystko, co widzimy jako dobre, jako stworzone, jako coś, co mamy, żeby się troszczyć, co mamy, żeby się opiekować, kogo mamy, żeby Mu pomagać, kogo mamy, żeby z Nim być. Jest tyle rzeczy, żeby dziękować, że naprawdę od niedzieli rana już możemy się tym zająć i na pewno do wieczora nie damy rady za wszystkie piękne i ważne rzeczy, które Bóg stworzył w naszym otoczeniu. Za te wszystkie rzeczy nie zdążymy podziękować. Nie wiem jak wy, ale ja czuję, że na mnie również nadszedł czas, żeby nieco odpocząć. Do usłyszenia.